Czego dowiedzieliśmy się o Platformie Białej ostatniej Radzie Krajowej? Ano, dowiedzieliśmy się tego, że jest podzielona. Bo kiedy my, dziennikarze, pisaliśmy o schetynowcach, spółdzielcach, o wycinaniu, to zarzucano nam, że generujemy takie konflikty. A tym razem okazało się, że po raz pierwszy oficjalnie politycy tej partii mówią na ten temat. Premier wskazał Schetynę jako człowieka, który nie ma do niego zaufania, podważa przywództwo w partii. Schetyna powiedział o schetynowcach, mówił o spółdzielcach, Ewa Kopacz mówiła o wycinaniu. A więc rzeczywiście zobaczyliśmy, jaka ta partia jest naprawdę. A co teraz oprócz tego wynika? No, premier przyjął jednoosobową kontrolę nad partią, ale także biorąc kontrolę, ponosi pełną odpowiedzialność. Nie ma już z kim dzielić się ewentualnymi problemami. Premier próbował to co prawda robić, na przykład tłumacząc, że, czy dając do zrozumienia, że minister Rukowicz jest zły, a tak naprawdę premier dobrze wie, co się dzieje w służbie zdrowia, ale wydaje mi się, że takie tłumaczenie już nie trafią. Kiedy nie będzie Schetyny, a Schetyny już nie ma we władzach partii, to nie będzie na kogo zrzucać odpowiedzialności, a naprawdę przed rządem stoją duże wyzwania w tej chwili.